Wszyscy z tej drużyny zostali bohaterami na długo przed tym, kiedy ich teczki wylądowały na moim biurku. Powiedzieć, że to silne osobowości, to jak nic nie powiedzieć. Zwłaszcza w przypadku Petrowej. Tato, widziałeś moją... Znowu? Wystarczy, że muszę nosić to cholerstwo. Jest łatwopalne. Tyle lat nauki strzelania. No nic. Tkwię w tym namiocie. A, pas stoi. Nie spiesz się tak do walki, Surdziu. Na co ci chwała, jeśli masz zginąć? Ale ta walka jest bardzo ważna. Nie walka. Ty i Misza. Jesteście ważni. Dostawa specjalna. O, wielkomowa. Ej, bądź miła. Zawsze jestem. Misza. A co ty tam niesiesz? Puste butelki? Ćwiczę nowych rekrutów. Nasi partyzanci wiedzą, jak pić. Z tego będą mołotowy. Czy mądrze jest tak dawać bomby cywilom? Papasza, za bardzo się martwisz. Więc bieli caniet. O, strzestrucho, to bolało. Sam jesteś sobie winny. Lentejka. Durak. Lęguszka. Kazioł. Siadać oboje. Zaraz się spóźnię. Siadać! O tak. Miło, prawda? Wspólne, smaczne śniadanie. Bomby i pociski. W sam raz na dobry początek dnia. Ojcze, ściągniesz na siebie kłopoty, mając ten stary karabin w domu. I kto tu się zamartwia? Wiesz, Niemcy zbliżają się do naszych linii. To tam cię wysyłają? Nie... Mówili, że najbardziej przydam się gdzie indziej, więc... w szkole rekrutów, w starej poczcie. Przyjemna robota. Przyjemnie to by było mieć jakiś wybór. Przynajmniej możesz walczyć. To nie moja decyzja! Dosyć! Służycie ojczyźnie. Też jej służyłem. Jeśli się przez was przebiją, będę na nich czekał. Oczywiście, papasza. Nigdy się nie przedrą. Nigdy. Lin! Spóźnij się, czekają Misza, na mnie! Misza, weź skrzynkę. Przysięgam, bez nas zapomniałby zabrać ze sobą głowę. Anioły, stróże. To prawda. Podrzucę moje drodze do szpitala polowego. Nie wiecie, jak bardzo pomagacie. A twój tata jest z was dumny. Spasibo. Ładne. Jesteśmy z Miszką tacy młodzi na tym zdjęciu. Jakby to było wczoraj. Ile medali, tato, robią wrażenie. Twoja matka upierała się, żeby były na widoku. Od dawna na nim nie grało. Miałaś talent we krwi. Tęsknię za twoją grą. Powinniśmy sprawić ci nowy fotel. Nigdy! Ten jest wygodny. Do zobaczenia.
Niemcy wedrą się do miasta? Nie, przecież będzie z nimi walczył. Miły mój, moi nowi rekruci dadzą im popalić, jeśli się tylko zbliżą. No pewnie. Powodzenia. Polino, dopilnujesz, żeby się nie pchał w kłopoty? To niemożliwe. Polino! Dzień dobry. Ocal dziś paru naszych, dobrze? Tak zrobię. Coś tu ładnie pachnie. Polino, mam dla was odłożony bochenek. Spasibo. Nie ma za co. Twój ojciec suszył mi głowę o świeży borodyński. Jak to on? Odbiorę, jak będę wracać. Uważaj na siebie, Polino. Dorotea! Chyba zwykle masz tu Zapomniałeś czegoś? Wybawicielko. Wiem. My się dzisiaj spodziewam. Powinnam iść z tobą. Może i tak. Tym czerwonoarmistom zdecydowanie brak przeszkolenia. Nie tak głośno. Tu lepiej nie robić sobie wrogów. Dobrze. Tylko nie rób żadnych głupot. Nawet o tym nie myślę. Przecież strzelam gorzej niż ty. Czemu nie można się zamienić? Wyglądałbym świetnie w tym mundurze. Zmajstruj te bomby i wracaj cały i zdrowy. Cały, ale w kawałkach też ujdziesz. Strzywanie ludzi idzie mi teraz całkiem nieźle. Tak jest. A, przez ciebie znów się spóźniam. Muszę pójść dachami. W końcu się zabijesz przez te twoje akrobacje. Jeśli tak się stanie, sama się przyznam do błędu. Leć już! Lecę, lecę. Wreszcie lepiej. Dziękuję. Słyszałeś, że... Bez obaw. Armia Czerwona sobie poradzi. Cóż, uważaj na siebie! Nie, nie, nie.
nie dał. Ja dał miesiąc za miesiącem, miesiąc za miesiącem. Dawaj, nie, nie. Mi się zepsuł. Nie ma przejścia. Rozejść się. Oficer medyczna przydzieli ci obowiązki. Jest po drugiej stronie, za wozem. Sanitariuszko Petrowa, robota czeka. Sanitariuszko Petrowa, marsz do pierwszego namiotu. Mamy wielu rannych, trzeba ich opatrzyć. Dołączycie do reszty. Ojczyźnie, bardziej niż myślicie, a wasz ojciec jest z was... Papasza!
Zdać się! Na to czeka! Coś ty narobiła? Musisz uciekać ze Stalingradu. Już!
geschenkige Wunden! Alle ist voller Waffen! Wykurzyć i pojmać tych ruskich bandytów! Pieprzeni naziści! Wszystkich was powybijam! Poprosza! To był duży pomysł, starcze! Wojska zmiażdżą wasz żałosny opór!
Ptaszynko. Powinnam być tutaj, tatusiu.
dir! Ich hab ihn! Thank you.
kim ty jesteś? Ich dowódcą? Wszyscy partyzanci są żołnierze. Nie podejmać. Ruskie świnie. Persönlich zu verhören. Sie wollen aufbrechen! Achtung, Granaten!
Doktor! Strażników! To chyba wszyscy! Możesz nas teraz uwolnić? Sestrenka, to było niebywałe. Idziemy. Już. Gospodzie, bałem się, że coś ci się... Mnie? To ciebie związali. Zajmij się resztą. Olia? Ojciec. Nie żyje. O nie. Misza. Nie. Misza! Nie. Nie mamy na to czasu. Musimy zabrać stąd twoich rekrutów. Jeśli tu zostaniemy, to już po nas. Masz rację. Masz rację. Dobra. Chodźmy. Misza, musimy przedrzeć się do Wołgi. Jak się stąd wydostaniemy? Misza, skup się. Jak dotrzemy do rzeki?